Czy pan rozumie to, że po prostu został popełniony błąd właśnie w tym wszystkim? Powinien pan nas tutaj teraz przeprosić za to, że my się musimy stresować, odrywać od pracy i uważam, że jeszcze rozważyć sprawę oddania połowy stawki ZUS-u za pół miesiąca, bo naprawdę wiele osób nie będzie mogło to handlować. Proszę pana, ja myślę, że pan powinien mnie przeprosić za prowokacje, które pan interesu, proszę pana, pan to robi. Trzeba przypomnieć jedną rzecz i chcę, żeby telewizorzy to widzieli, że pan był jednym z inicjatorów referendum w sprawie odwołania burmistrza. A co pan widzi? Nie, nic złego nie widzę. Tylko ta informacja jest istotna, bo pan w dalszym ciągu, tak jest, ale pan po prostu jest zaangażowany politycznie w tą sprawę, a nie merytorycznie. Ja tutaj przychodzę do pana z ludźmi, którzy mają ten sam problem co ja. Czy to będę ja, czy ktokolwiek z tych ludzi, my mamy ten sam problem. Ale czy pan rozumie to, że został popełniony błąd, to jest wasza wina i powinniście... Nie ma żadnego, proszę pana, błędu. Nie ma żadnego błędu, bo pan chce mi błąd wmówić. Nie ma błędu. Ja panu powiem, standardy są takie. Jest wypowiedzenie, jest jasna informacja, jest czas na przeniesienie, czas na zabudowę, prawda? Wszystko, że wszystkie warunki zostały spełnione. Nie był żaden spełniony. Dopiero dzisiaj pan się ugiął przed nami. Do widzenia. Do szpitala trafia tomograf komputerowy. Na urządzenia składają się lubartowskie samorządy. Wrzesień. Radna Jublewska wycofuje się z polityki. Swoją decyzję ogłasza na łamach lokalnych mediów, publikując w nich swoje oświadczenie. Zarząd spółdzielni mieszkaniowej wypowiada umowę telewizji Lubartów. Targ przy ulicy Rynek 2 przestaje istnieć. Władze miasta podtrzymały swoje stanowisko. Targ został przeniesiony. O warunki handlu zapytaliśmy kupców oraz nielicznych klientów. Jak pracuje się w nowym miejscu? Beznadziejnie się pracuje. Znaczy, warunki są lepsze, prawda, niż na tamtym, ale nie mamy klientów i to jest najważniejsze. Stoimy bezczynnie od godziny 9 do 15. Także no jest źle. Wystarczy popatrzeć, że nie ma ludzi, prawda? A czy w dniach targowych tak zwanych, czyli we wtorek i w piątek? Jest troszeczkę więcej? Może troszeczkę osób więcej się kręci, prawda? Ale naprawdę obroty wszystkie nam spadły minimum o połowę, minimum. Także naprawdę na razie, miejmy nadzieję, że będzie lepiej. Nie zapowiada się zbyt dobrze. Jest już pani w pełni zaklimatyzowana tutaj na targu? Już jest pani przygotowana? Nie. Długo pewnie to potrwa. Na razie nie zabudowujemy, bo nie ma sensu, prawda? Zobaczymy, jakie będą obroty, czy będzie warto w ogóle tutaj zostać. Także zobaczymy, czas pokaże, ale... nie jest dobrze, naprawdę nie jest dobrze. Jak handluje się na nowym miejscu? Bardzo słabo. Ludzi brak. Nie ma ruchu kompletnie. To jest fakt, to widać. Widać, że po prostu nie ma kupujących. Ludzie narzekają, że po prostu nie po drodze. W mieście mieli do autobusu bliżej, do różnych, czy do lekarza, czy gdzieśkolwiek szli, po drodze zachodzili, a tutaj nie. Tu już każdy musi iść tylko i wyłącznie, prawda, w celu jakiegoś kupna. Ale są też dni targowe, czwartek, piątek, więcej osób? Wtorek i piątek. W tej chwili to było trochę osób, ale tylko zwiedzających, a mało kupujących. Naprawdę bardzo mało kupujących, a już nie mówię się, jak będzie w zimie, kiedy teraz to jeszcze rowerem czasami ktoś podjedzie, a w zimie to już całkowicie ruch będzie do minimum. Oczywiście, to jedna trzecia tego, co było normalnie. Tak, bardzo źle. A na przykład we wtorek musiałam przyjechać przed czwartą, żeby sobie miejsce zająć, bo jest po prostu teraz, nie wiem, albo jest za mało miejsc, albo ludzie po prostu sobie, nie mam pojęcia, co się dzieje, to jest niemożliwe. Towar wszystek musimy do stoisk donosić i odnosić do samochodów, także jest naprawdę bardzo ciężko, nie myśleliśmy, że będzie aż tak źle. Ale są przecież te dni targowe, czyli wtorek, piątek, nic się nie dzieje? Wcale nie były lepsze jak zwykły dzień. Po prostu siedzimy teraz, słońce to się opalamy, a jak będzie później, to trzeba będzie w domu siedzieć. A jest pani w stanie oszacować, o ile spadły obroty? Oj, proszę panią, bardzo źle jest. W stosunku do tego, co było tam, to jest tutaj bardzo źle. Czyli nie jest pani z tym? Nie, nie. A myśli pani o tym, żeby, też tak powiem, zamknąć interes? Tak będzie, wie pani. Teraz ciepło, to jeszcze postoję, ale później to ja nie będę marzła, bo to nie da rady, wie pani, wytrzymać. Ja przepraszam za takie pytanie, ale z czego pani będzie żyć, na przykład zimą?
Mam, wie pani, nędzną emeryturę, także muszę jakoś, nie wiem, albo dzieci mi będą musiały, nie mam pojęcia, na razie nie, zobaczymy. Czy jest pani zadowolona z nowego miejsca do handlu? Nie, nie jestem zadowolona, bo tu się nic nie sprzedaje. Ludzie nie przychodzą, nie kupują. Ludziom jest za ciężko, za daleko. Po prostu straciłem stanowisko pracy. Szefowa nie dostała miejsca na targowisku, bo nie można postawić szczęki. I jesteśmy we dwie bez pracy. Ona i ja. No ale jajka to jest chyba taki towar, który się raczej sprzedaje. Nie, nie sprzedaję. W tej chwili tak, sprzedawałam, ale na starym miejscu. W centrum miasta. A tutaj to ja na bułkę chleba nie zarobię. Szczerze mówiąc. Co pani zrobi z tym towarem? No nie wiem, będę sprzedawała dotąd, to sprzedam. No co, ja z powrotem do kurnika zawiozę? Chyba nie. Muszę między ludźmi sprzedać. No ale to nie jest to, bo ja mówię, na bułkę chleba nie zarobię tutaj. A co mówić jeszcze opłaty? Przecież my opłaty płacimy. Jak jest zwykłe dziadostwo nie z tej ziemi. Kto to takie wymyślił coś, Koromysło? W Puławach byłam, tak samo, ta sama, przeniesiony targ, bo tak elegancka, aż się chce pójść klientowi, a co mówić handlowcom, z drzwiczkami, zasuwane, towar zostawiają, opłaty mniejsze, naprawdę aż do podziwu, no a tutaj to jest dziadostwo, pod gołym niebem, stare budy, graty wniesione, no i co to, do czego to podobne, kto to zrobił, kto to wymyślił takie coś, w ogóle nam się nie podoba, zwykłym klientom, nie wiem co handlowcy, ale my klienci jest po prostu obskurne. Chociaż burmistrz powiedział, że do końca września nie płacimy, my płacimy. Nikt nie mówi, że nie płacimy. I w gazecie opisali w wspólnocie, że nie płacimy. Niestety, my płacimy za targowisko. Bo nie wiem, komu wierzyć i komu nie wierzyć. Mieliśmy być pięknie, zadaszone, zagospodarowane, a teraz się okazuje, że jeszcze musimy się o miejsca bić, przyjeżdżać nie wiadomo o której godzinie, bo tu nie wolno, tu nie stan, tu ci nie wolno. I o tak jest na nowym targowisku. A cokolwiek zrobić, cokolwiek o coś poprosić, no to musi iść do radcy prawnego. Pani Zosia nie postawiła te swoje szczęki, bo nie wolno jej postawić, bo ona przetargu nie weszła. Do przetargu. No i gdzie teraz kobieta z tym towarem się podzieje? No nie wiem, gdzie ona się podzieje. Ja mam wystawić to, bo ja byłam pracownicą. Wystawię tu na stół i będę stojała pod słońcem. Co pani zrobi, jeśli tak będzie cały czas źle? Nie, no to my zlikwidujemy działalność. No i co, pójdę na zasiłek. No gdzie pójdę? No na zasiłek pójdę, no gdzie mam iść? Jak handluje się na nowym miejscu? Bardzo źle, proszę pani. To jest towar z wczorajszego dnia. I pewnie będzie ten towar jutro przywieziony tak samo na rynek. Także krzywdę nam zrobił pan burmistrz wielką. I bez komentarza, więcej nie mam nic do powiedzenia. A jeśli dalej będzie taka beznadziejna sytuacja, to... Po zasiłek do pana burmistrza, tak jakśmy mówili. Będzie zasiłek, bo będą ludzie bez pracy. Tu też nikt nie stoi, proszę. Wszystkie stragany, proszę zobaczyć, jaka jest kolejka wszędzie. A wcześniej na przykład taka skrzynka pomidorów, przez jaki czas sprzedawały pani na starym miejscu? Nie tyle przywoziłam, proszę panią, i zabierałam puste skrzynki, a w tej chwili z wczorajszego dnia i pewnie na jutro ten towar też przywiozę. Jutro może będzie dzień targowy, troszkę więcej ludzi, ale pomidor się zrywa codziennie. Nie raz na tydzień, czy raz na dwa razy w tygodniu, tylko trzeba rwać codziennie i go sprzedać. Także to nie jest takie proste. I tak, ja myślę, że przyjdzie zima, tam nie było komu odśnieżyć stanowiska, sami ludzie odświeżali. A tu jak przyjdzie, zobaczy pani jaką ulicę. Oni mają to rozkopywać w tej chwili, te ulice. I jak tu będzie ludziom dojść? Teraz jest ciężko ludziom dojść, bo jest daleko. I starsi ludzie do nas nie przychodzą. Tam pierw jeden pomidor, dwa, przyszedł ktoś kupił, czy wszedł na spacer z dzieckiem, czy babcia jakaś. Każdy zaszedł, czy z pomidora, czy do pani jakieś po zakupy. A w tej chwili, no widać jakie są zakupy. Wszędzie na całym targu jest pusto, prócz handlujących nie ma po prostu nikogo, jednostki. Zapytać, jak się handluje na nowym miejscu? Źle. Bardzo źle. Bardzo źle, naprawdę. To jest dlatego, że nie ma klienta. Widzi pani, ile jest klientów? W ogóle nie ma. Jest jeden klient, która była pani, za 3,50 pod kolanka kupiła. To nawet na placowy nie ma. Jest źle, bieda. W tej chwili idzie się raz w tygodniu, jak już musowo. Niestety, no zamarł całkiem ruch i tam nie ma ruchu w mieście, w centrum i tu to samo narzekają, siedzą. Czyli nie podoba się pani nowe miejsce? Absolutnie, absolutnie. Przez to, że ten targ jest dalej, będzie pani rzadziej przychodzić? Na pewno. Ludzie starsi, nogi bolą, niestety, przychodzą rzadko, chyba że ktoś ma samochód, podjedzie. I to jest niewygodnie, nie ma bardzo parkingu tutaj też dużego.
Także wie pani, to jest... Mogli zrobić gdzieś indziej tyle miejsc w Bartowie, jakoś tam pustych stoi. I, no nie wiem, co im się tam zrobiło, że tutaj zrobili, wygnali ludzi. Zawiedzeni są ci, co handlują, bo w ogóle nie handluje właściwie. Marsz ulicami Lubartowa, upamiętniający 71. rocznicę agresji ZSRR na Polskę oraz oddanie hołdu pomordowanym w lasach Miednoje, Charkowa i Katynia. Uczestnicy marszu ruszyli spod wiaduktu przez ulicę Słowackiego do Lubelskiej i rynek do placu Piłsudskiego, gdzie został odczytany apel poległych. Październik. Rusza nowa stacja, kanał S. Dziś w programie informacje. Zapraszamy na raport, w którym mogą Państwo obejrzeć materiał o powstaniu kanału S i dokument o oświetleniu. Następnie zapraszamy na cykliczny program Rozmowa Tygodnia. Dziś porozmawiamy z Arkadiuszem Misiakiem i Olą Berger, dwójką prowadzących programy o sporcie. W programie Dzieciaki mówią, przedszkolaki opowiadają o sobie i otaczającym je świecie. Zapytaliśmy też mieszkańców Lubartowa, czego brakuje im w mieście. Szef kuchni pokaże, jak przyrządzić makaron tagliatella. Zapraszamy też do podsumowania wakacji, w którym między innymi weterynarz opowie, jak dbać o naszego psa, rzecznik policji podsumuje, czy wakacje były bezpieczne, a zespół Kombi opowie o swoich wakacjach i nowej płycie. Bardzo serdecznie pozdrawiamy wszystkich widzów kanału S. Informacje Agata Domin. Witam Państwa po raz pierwszy w kanale S. Jeżeli chcą Państwo dowiedzieć się czegoś więcej na temat naszej telewizji, zapraszam na reportaż tuż po informacjach. Spółdzielnia Mieszkaniowa uruchomiła program telewizyjny Kanał S. Przedsięwzięcie medialne rodzi wiele pytań. O odpowiedź na nie poprosiliśmy prezesa Jacka Tomasiaka. Panie prezesie, w jakim celu powstała nowa telewizja Kanał S? Kanał S jest odpowiedzią na zapotrzebowanie tak rynku, jak i również członków spółdzielni mieszkaniowej, którzy domagają się rzetelnej, jasnej, precyzyjnej informacji o tym, co dzieje się w spółdzielni mieszkaniowej, i to jest odpowiedź po prostu na to zapotrzebowanie. Czy program tej stacji w takim razie będzie poruszał tylko problemy spółdzielni? Absolutnie. Problemy spółdzielni będą cyklicznie poruszane w kanale S, mam taką nadzieję. Natomiast oprócz tego będzie bardzo dużo wydarzeń. Stoimy w tym momencie w studiu, w którym będą kręcone wiadomości. Z tyłu widzimy tło, które będzie również w wiadomościach. Jak również poza tym będą programy cykliczne, porady, będzie gotowanie na ekranie, będzie spotkanie z wizażystką. Wiem, że bardzo ciekawe wywiady przygotowuje redakcja dotyczące hobby lubartowskich sportowców. Ma być prowadzony aerobik, ma być również prowadzone, mają być prowadzone ćwiczenia dla mężczyzn na siłowni. No oprócz tego całe życie bieżące, miejskie, życie polityczne, to co się z miastem wiąże. Z tym, że robione w sposób atrakcyjny, w sposób odpowiadający dzisiejszemu zapotrzebowaniu mieszkańców i telewidzów przede wszystkim, bo to dla nich ma być robiony ten program. To ma być program robiony pod odbiorców, a nie robione, a nie przygotowywanie telewidza pod program. Czyli wszelkie zapotrzebowania, wszelkie oczekiwania, jeżeli uwagi będą mieli członkowie spółdzielni mieszkaniowej do takiego programu, będziemy na nie czekali i będziemy odpowiadać na to zapotrzebowanie.